Tak, czy w ogóle już nie chcę wracać do tamtego meczu z Poroninem, bo to był bardzo dziwny mecz. Paradoksalnie zagraliśmy z Poroninem słabego meczu, a przegraliśmy. A tutaj wypełniliśmy wszystkie założenia. Dodatkowo szczęście nam sprzyjało, bo przy wyniku 2-0 Stachu obronił karnego. Chyba to była jedyna sytuacja Łysicy. Myślę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Wypełniliśmy wszystkie założenia. No i wynik 3-0 jak najbardziej zasłużony. Dzisiaj liczyły się przede wszystkim 3 punkty, nie straciliśmy bramki, strzeliliśmy 3. No, myślę, że kibice są zadowoleni, bo my jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. Z tego co wiem, Jarek w następnym tygodniu już zaczyna treningi, także na pewno będzie do dyspozycji trenera. Że myślę, że na Muszyny jedziemy pełni zmobilizowani i po 3 punkty. No już od tego tygodnia trenuję. No jeszcze nie załapałem się na ławkę, mamy szeroką kadrę, ale myślę, że jak ten tydzień przetrenuję to jak należy, to już przynajmniej na ławkę się załapię. No mam nadzieję, że to pójdzie wszystko w dobrym kierunku. Przytrafiła się pechowa kontuzja w okresie przygotowawczym właśnie z Łysicą. No i znów się przeciągnęło troszkę parę tygodni, ale już mam nadzieję, że limit pecha wyczerpałem. Tak, gramy o godzinie 12, będziemy musieli wcześniej wyjechać. No trudno, no. Taką godzinę wybrali, musimy tam pojechać i walczyć. Myślę, że jesteśmy na pewno w stanie zdobyć 3 punkty mimo tej niefortunnej godziny. Jeśli nie popełnimy żadnych głupot, to myślę, że w każdym meczu jesteśmy w stanie wywieźć 3 punkty. Także nawet tak jak przypominam ten mecz z Poroninem, no zdobyliśmy 3 bramki. Goście do wyniku 5-1 oddali 5 strzałów i zdobyli 5 bramek. Także to był nieszczęśliwy mecz. Zapominamy o nim. Myślę, że w następnych meczach to nam będzie sprzyjało szczęście, bo jest takie powiedzenie, że suma szczęścia musi się równać 0 i myślę, że my jesteśmy na razie z tym szczęściem na minusie. Musi się wyrównać.